Chciałbym się z wami podzielić tym krótko też, takim słowem, tym, co gdzieś przeżywam w ostatnim czasie, a to słowo wiąże się z tematem, którym jest duchowe dziedzictwo. Tak ostatnio gdzieś Duch Święty, widzę, porusza nas w tym temacie usługujących, nie tylko usługujących, bo wierzę, że was również, tych, którzy tutaj nie usługujecie, ale odbieracie to gdzieś w duchu, wierzę, że też te tematy gdzieś się z nimi zgadzacie, też również je przeżywacie, bo jesteśmy jednym ciałem, społecznością, więc to wierzę, że to nie są jakieś tematy, z którymi, które by nie były też w waszym sercu. I gdzieś ostatnio poruszamy tematy autorytetu, tego Duch Święty chce nam przypomnieć, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jaki to jest autorytet, który On nam dał. I ten temat też się wiąże z tym dzisiejszym tematem, którym jest to dziedzictwo duchowe, które też w nim mamy. I tym chciałbym tak pokrótce się z wami podzielić. Gdzieś ten temat też się pojawił na skutek takiego snu, który miałem ostatnio, no to było zaraz przed wyjazdem na nasz synod, to był wrzesień, to już nie tak ostatnio, ten czas leci, ale gdzieś ten temat po tym śnie chodził wokół mnie cały czas i gdzieś prosiłem Boga o jakieś takie zrozumienie tego snu, który mi dał, za którym zaraz się z wami krótko podzielę. I właśnie to gdzieś zmierza w tym kierunku. W tym kierunku gdzieś Duch Święty mnie pobudzał, też pobudził poprzez ten sen. A więc tak krótko opowiem wam teraz ten sen. Ja lubię, jak się ktoś gdzieś dzieli jakimś snem, jakąś wizją, którą miał. Jest to takie dla mnie też coś ciekawego. A więc ostatnio, tak jak mówiłem, miesiąc temu miałem gdzieś ten sen. Po jakimś dłuższym czasie, gdzie nie miałem tych snów, Gdzieś Bóg okazał mi łaskę i gdzieś dał mi taki sen. A to wyglądało w ten sposób, że razem z żoną spałem, już się z tym snem też dzieliłem tutaj z pastorem, ale nie wszystko tam, dzisiaj też coś nowego usłyszę. Gdzieś spałem z moją żoną w łóżku, w domu, w sypialni moich rodziców. I ten sen był dla mnie już o tyle dziwny potem po przebudzeniu, dlaczego w tym śnie byłem w łóżku, w sypialni moich rodziców, a nie w swoim łóżku, w swojej sypialni. Tak nawiasem mówiąc, moi rodzice już odeszli do Pana. Ten dom nasz już jest sprzedany. Oczywiście nie cała ziemia, ale także to już nie mam, tak jakby wiecie, jakiegoś też powrotu do tego miejsca takiego, żeby tam gdzieś być z nim jeszcze związany, poza tym emocjonalnym. Więc w tym śnie obudziłem się w tym łóżku. Obudziło mnie takie dziwne wrażenie tego, że ktoś nas obserwuje, a to już był taki poranek, to nie była noc, to było jasno w tej sypialni i było odczuć, że ktoś po prostu zagląda przez okno do tej sypialni. Takie dziwne uczucie, wiecie, jak ktoś was obserwuje, a jesteście w jakimś takim swoim prywatnym miejscu, no takie, gdzieś to odczuwa się to, że ktoś gdzieś patrzy, ktoś gdzieś coś chce zrobić. I zerwałem się z tego snu, z tego łóżka, z tym przeświadczeniem, że ktoś zagląda przez to okno, moja żona spała i faktycznie zauważyłem tam taką osobę na czarno ubraną, gdzieś w takim czarnym kapturze, która tylko spogląda tam, zagląda do naszej sypialni. A odnośnie tego też, żeby to miało dla was większe zrozumienie i sens, to do tej sypialni można było zaglądnąć przez to okno, pomimo że ona była na piętrze, dlatego że tam był taki dach od wiaty, na który można było wejść i po tym dachu, jak ktoś by chciał, to mógłby tam po prostu zajrzeć do tej sypialni. Dlatego o tym wspominam, dlatego że w tym śnie pomyślałem sobie, no to skoro ta osoba, która zaglądała do tej sypialni, nie przestraszyła się mnie, bo chciałem mu się pokazać, tylko dalej tam była, no to taką kolejną reakcją w tym śnie było to, że no po prostu muszę wyjść do tej osoby i ją jakoś przegonić stamtąd, no bo to dlaczego ona tam jest w ogóle, skąd się tam wzięła. Raczej nie wyglądała na to, żeby miała jakieś dobre zamiary. Więc otworzyłem to okno i wyskoczyłem tam do tej osoby, a to była dosyć taka postawna osoba, mężczyzna i tak gdzieś odczułem, to od razu wiadomo, że tak no, chyba nie mam szans na jakiś pojedynek z tą osobą. Więc kolejną moją reakcją, taką myślą było to, że po prostu zepcham go z tego dachu. Na tyle może będzie mnie stać, żeby go po prostu zepchać z tego dachu. Jak spadnie, to może ucieknie i na tym się skończy.
I ta osoba mnie nie atakowała, ona czekała na moją reakcję tak jakby. On miał założone ręce i obserwował mnie, co ja dalej zrobię. Więc ja się jakby zaparłem i chciałem tą osobę zepchać z tego dachu, ale nie byłem w stanie. I to było ciekawe, że w tym momencie ten sen się jakby zakończył, ten pierwszy etap tego snu. I w drugim etapie tego snu obudziłem się, ale cały dom już był okradziony. I to mnie bardzo poruszyło. I pobiegłem do takiego pokoju, gdzie w takiej szafie, w tej półce, gdzie zawsze były ukryte pieniądze, wiecie jak to w domach. Ja po prostu pierwsze co jest, to wiecie jak dom jest okradziony, gdzie były pieniądze, to tam się biegnie. Ale ja już biegłem z takim przeświadczeniem, dlatego że widziałem, że ten cały dom już był przewrócony do góry nogami, że ktoś musiał znaleźć te pieniądze, bo nie było one jakoś specjalnie, wiecie, zabezpieczone i ukryte w takiej skrytce, żeby nie szło tego tak nie znaleźć. Więc biegłem tam już z taką myślą, że no naprawdę szkoda, że zostałem w taki sposób okradziony. I otwieram tą szufladę i oczywiście tych pieniędzy tam nie było i w tym momencie się już obudziłem tak już z tego snu. I gdzieś ten sen był z tych snów takich, że no naprawdę gdzieś taki ból przeszył mnie, ten ból. Najbardziej bolało mnie w tym śnie to, jak rozmawiałem z Duchem Świętym, że to, że człowiek jest okradziony, to już jest samo to, ale już nie utrata tych pieniędzy, ale to, że ja po prostu, dlaczego ja zasnąłem? Dlaczego poszedłem spać, skoro wiedziałem, że tam jest złodziej, który czeka na to, aby mnie okraść. Dlaczego po prostu wróciłem? Tak rozumiałem, że zasnąłem, no bo potem w tym śnie znowu się budzę. I to mnie gdzieś najbardziej bolało. Gdzieś Duch Święty taki mnie dotknął i chciał pobudzić do tego, żeby czuwać, żeby nie zasypiać. Bo diabeł jest tym, który jest złodziejem, który kradnie, który przychodzi po to, aby nas okraść. I wtedy, kiedy tak duchowo śpimy, to nawet nie wiemy, jak bardzo możemy zostać okradzeni. I gdzieś na tym etapie moich rozważań, gdzieś takich modlitw, rozmów z Duchem Świętym, tak gdzieś myślałem, że to tylko tyle, co chce mi Duch Święty pokazać, ale podczas kolejnej tam czasem z Panem, gdzieś Duch Święty jakby powrócił do tego snu i pokazał mi taką bardzo wyraźnie pewną rzecz, że i to mnie wtedy tak bardzo dotknęło. Przepraszam was, bo to było takie dla mnie coś, na co ja tak nie zwróciłem uwagi. Ale on mi powiedział, tak jakby dał mi do zrozumienia jakby drugą część, taką większą głębię tego snu. Tak jakby pokazał mi, dlaczego spałem w domu rodziców, a nie u siebie. I tak dał mi do zrozumienia, że nie tylko ja zostałem okradziony w tym śnie. I właśnie to się wiąże z tym tematem duchowego dziedzictwa. Że to, co tak jakby zrozumiałem, to, co wszystko rodzice mi przekazali w spadku, takim materialnym akurat w tym śnie, ale tak gdzieś zrozumiałem, tym takim duchowym, czy ja też czasem tego nie tracę. Przez to, że lekceważę to, że idę spać. I zobaczyłem, że nie tylko ja zostałem okradziony, ale Duch Święty mi pokazał też moje dzieci. Popatrz, zostałeś okradziony z tego dorobku twoich rodziców, przez to, że duchowo spałeś, ale nie tylko ty, ale też twoje dzieci. I gdzieś to mnie wtedy tak dotknęło i zmienia to moje myślenie. I dziękowałem wtedy Duchowi Świętemu, że on w taki sposób gdzieś potrafi też przyjść, aby obudzić nas, aby pobudzić nas do jakiegoś myślenia w inny sposób niż do tej pory. Gdzieś nie lekceważenia tego, do czego Bóg nas powołał, gdzieś lekceważenia tak ważnych, istotnych rzeczy. Dlatego, że często jest tak, że faktycznie, że nie zwracamy na to uwagi, że gdzieś tak duchowo przysypiamy. I to się wiąże z takim wielkim niebezpieczeństwem, że w tym czasie, jak to jest w tych przysłowiach, że diabeł nie śpi. On jest tym, który czeka na to. On nie mógł wejść. Ja tak zrozumiałem, że on nie mógł wejść, dopóki ja mu na to nie pozwolę, dopóki ja po prostu nie poddam się, nie pójdę sobie spać, tak jakby w ten sposób dam mu otwarte drzwi do tego, aby on mnie okradł. I chciałbym teraz, abyśmy otworzyli Boże Słowo, list do Rzymian. 8:14-18, teraz chciałbym przeczytać.
Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. I tam dalej jest potem fragment o tym, że całe stworzenie czeka, aż się synowie objawią. I tak zastanawiałem się nad tym tematem tego duchowego dziedzictwa. Gdzieś rozmyślałem nad tym regionem, gdzie my żyjemy. I że tutaj też jest jakieś duchowe dziedzictwo, które zostało nam przekazane. Dziedzictwo możemy rozumieć w dwojaki sposób. Ten taki materialny, przekazanie tego dorobku materialnego gdzieś kolejnym pokoleniom przez naszych ojców, dziadków. Chociażby to, co tu jest wybudowane, ten budynek, to też był ich wkład materialny. To, że możemy się tu spotykać. Ale też jest dziedzictwo, które nie jest materialne, takie duchowe. To, co nam przekazywali, naukę, którą odbierali od Boga, od Ducha Świętego, w którym mogliśmy wzrastać. I teraz co my z tym dalej zrobimy? Czy my po prostu zlekceważymy ten cały dorobek, to dziedzictwo, które zostało przekazane przez naszych ojców i po prostu pozwolimy sobie duchowo spać? Jeżeli tak zrobimy i pozwolimy na to, to możemy być więcej niż pewni, tak to odbieram przez ten sen, że jeżeli tak zrobimy, zlekceważymy to wszystko, ten całe dziedzictwo, które zostało nam przekazane, wypracowane też przez naszych ojców duchowych, przekazane w nasze ręce. Gdzieś jesteśmy na tej sztafecie, na tym, aby przekazywać dalej tą pałeczkę. I teraz co my robimy? Czy my się aktywnie angażujemy w to, aby to dziedzictwo, ten dorobek, nie tylko ten materialny, ale on również, ten wkład, jaki mam wkład w to dziedzictwo? Czy jestem tym pokoleniem, które pomnaża to? Czy jestem tym pokoleniem, które to dziedzictwo pomnaża do tego, aby to kolejne pokolenie mogło wejść w jeszcze większe błogosławieństwo? Nie tylko materialne, ale ono również idzie za duchowym. Ja w to wierzę, że jeżeli jest duchowe błogosławieństwo, widzimy to też po historii Izraela, tam gdzie było duchowe błogosławieństwo, gdzie oni podążali za Panem, szukali Go, nawracali się do Niego, gdzie byli Mu posłuszni, tam Pan Bóg również otwierał nad nimi błogosławieństwo materialne. I wierzę, że to się łączy. I takie zadawałem sobie pytanie, Panie, czy jestem tym, na tej linii takiej tych pokoleń, to pokolenie, które ono jest, wiecie, na tym wykresie ono wzrasta, to błogosławieństwo, czy ono maleje? I co ja tak naprawdę mogę zostawić potem po sobie? To jest ważne, aby tego nie zlekceważyć. To jest ważne. I czytamy tutaj, że my, dzięki Jezusowi Chrystusowi jesteśmy dziećmi. Ale to nie tylko dziećmi, ale to jest coś więcej. To, co czytamy w tym słowie, że jeżeli jesteśmy dziećmi, to także i dziedzicami. I to jest wspaniałe, bo jesteśmy dziedzicami wszystkich obietnic w Jezusie Chrystusie. Wszystkich obietnic. A to są błogosławieństwa, tak? To są wszystkie dary, błogosławieństwa, które On dzięki Niemu, dzięki Jego śmierci na krzyżu, do których mamy dostęp, do których możemy mieć dostęp i przez które my możemy być błogosławieństwem dla innych, dla naszych dzieci, dla wszystkich, którzy nas otaczają. I kolejne pytanie, czy ja jestem takim błogosławieństwem? Czy ja jestem tym, który jest błogosławieństwem dla tych, którzy są wokół mnie, w moim domu, w zborze, w mieście, gdziekolwiek Pan mnie postawia? Czy mogę o tym powiedzieć? Czy mogę zauważać gdzieś to? Chciałbym, abyśmy otworzyli kolejny list. O tym również pisze apostoł Paweł, o tym dziedzictwie w liście do Galacjan, 3 rozdział. Pismo jednak stwierdza, że wszyscy są zamknięci w niewoli grzechu po to, by obietnica uwarunkowana zawierzeniem Jezusowi Chrystusowi mogła odnosić się właśnie do tych, którzy wierzą. Natomiast zanim nadeszła wiara, jako pozostający w niewoli grzechu, byliśmy strzeżeni przez prawo do czasu jej objawienia.
Tak więc prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni na podstawie wiary. A kiedy nastał czas wiary, przestaliśmy być pod władzą przewodnika. Wszyscy bowiem jesteście synami Boga dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, w Niego też się odzialiście. Nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy Grekiem, niewolnikiem, czy wolnym, mężczyzną, czy kobietą. Wszyscy jesteście jednością w Jezusie Chrystusie. A jeśli zawieracie się w Chrystusie, to jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Tutaj znowu apostoł Paweł zwraca uwagę, że jesteśmy przez Jezusa Chrystusa dziedzicami, dziećmi, dziedzicami. I co potem pisze dalej apostoł Paweł? Powiem jeszcze, że dopóki dziedzic jest małym dzieckiem, to choć jest panem wszystkiego, nie różni się od niewolnika. Na czas ustalony przez ojca pozostaje on pod kontrolą opiekunów i przełożonych. Podobnie my, jako niedojrzali, byliśmy pod kontrolą zasad rządzących światem. Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego Syna, który woła Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to za sprawą Boga również dziedzicem. Popatrzmy, że apostoł Paweł tak bardzo chce zwrócić naszą uwagę na to, na ten aspekt, że jesteśmy dziedzicami, że coś dziedziczymy, że coś dostajemy w spadku, coś jest naszym udziałem, cudowne Boże błogosławieństwo. I my przez Jezusa Chrystusa mamy w tym udział, jesteśmy dziedzicami. Ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę tutaj, to cofnąć się jeszcze i zobaczmy, apostoł Paweł zwraca uwagę na to, że dopóki byliśmy małymi dziećmi, niedojrzali, nie rozumieliśmy tego, to nie różnimy się od niewolnika. I to jest ciekawe. Ale jeżeli przychodzi taki czas, dany od Ojca, to wtedy stajemy się już dziedzicami, synem, który jest już tym dziedzicem, który może dziedziczyć. I to było takie kolejne pytanie, nad którym się zastanawiałem. Czy ja już chodzę w tym autorytecie? Czy ja przez wiarę, bo to jest mowa o wierze, że to przez wiarę stajemy się tymi, którzy są synami w żaden inny sposób. Czy ja już po prostu poruszam się w tym autorytecie, w tym zrozumieniu tego słowa, że jestem dziedzicem? I czy ja już tak żyję w taki sposób? Czy dalej się zachowuję jak jakiś niewolnik, który nie rozumie tego, jak wielkie błogosławieństwo jest nade mną, nad moim życiem? Można powiedzieć władza, która jest przekazana, którą można egzekwować wręcz. I to jest taki bodziec przez ten sen. Wierzę, że Duch Święty chciał mnie obudzić do tego, abym powrócił do tego tematu, zaczął nad nim rozmyślać, gdzieś modlić się do tego, bo wierzę, że Bóg, Duch Święty chce przygotować oblubienicę, Kościół. On chce nas obudzić z takiego duchowego snu do tego, do czego jesteśmy powołani. A jesteśmy powołani do tego, aby iść i głosić Ewangelię w mocy Ducha Świętego. Do tego, aby to królestwo się powiększało, to dziedzictwo, które jest naszym udziałem, to też, aby się powiększało. Jesteśmy tymi, którzy są też, można powiedzieć, dziećmi, ale też i sługami w ten sposób. I dostaliśmy pewien dar. I teraz co my zrobimy z tym darem? Czy my go powiększamy w ten sposób też? Czy nie? Czy odkładamy na bok? Gdzieś tak, jak się nad tym zastanawiałem, nad tym tematem dziedzictwa, to zauważyłem taką postawę, że wielu z nas gdzieś jest okradzionych z tego chodzenia w tym autorytecie, w tej mocy Ducha Świętego. W ten sposób, że po pierwsze też brakuje nam
takiego szczerego szukania Bożej obecności, Jego woli w naszym życiu. Gdzieś już na tym etapie pozwalamy się okraść przez diabła. Często nie wchodzimy nawet na te tory, aby szukać Boga, Jego obecności, bo gdzieś już nam się wydaje, że Bóg będzie chciał coś od nas, co będzie dla nas niewygodne. Że będzie chciał od nas czegoś, co spowoduje, że będziemy z tego powodu cierpieć. Gdzieś przypominają nam się jakieś historie, jakichś misjonarzy, którzy musieli oddawać swoje życie i swoich rodzin i gdzieś tak boimy się tego, że jak się przybliżymy do Boga, to On będzie chciał od nas coraz więcej, coś będzie ponad naszą siłę. Nie wiem, czy rozumiecie, co wam chcę teraz przekazać. I przez to złe zrozumienie tego już jesteśmy oszukani. Już na samym początku, zamiast wejść na tą drogę szukania Jego, Jego obecności, Jego woli w moim życiu, to już nie podejmuję tego. Uciekam. Gdzieś obnaża się to moja cielesność, moje ja i wolę zostać w tym stanie, w jakim jestem może. I gdzieś takie wymówki, że może nie jestem jakimś wybrańcem, że nie jestem gdzieś utalentowany do tego, jak inni, gdzieś namaszczony i wybrany do tego. Ja może gdzieś tutaj zostanę. Ale ja wierzę, że Duch Święty chce pobudzać pośród nas wszystkich do tego, abyśmy się obudzili, abyśmy weszli na tą ścieżkę, na tą drogę szukania Jego obecności, do tego, abyśmy stanęli w autorytecie, zobaczyli, jak wielkie jest duchowe dziedzictwo, które mamy nad swoim życiem i które powinniśmy pomnażać i przekazywać dalej, być tymi, którzy to dziedzictwo, to, co dostajemy, którzy pomnażają, a nie pozwalają na to, aby się okraść, dlatego że nie tylko my jesteśmy okradzeni wtedy, ale też nasze dzieci. I te duchowe, i te cielesne. I chciałbym nas pobudzić do takiej modlitwy w tym temacie, abyśmy tak gdzieś szczerze stanęli w modlitwie przed Bogiem i zaczęli do Niego wołać o to, aby poruszał nasze serca do tego, aby ten głód Jego gdzieś wzrastał. Wiesz, że to jest początek tego szukania Jego obecności, to musi być ten głód. I ten głód, żeby zaczął wzrastać w nas. Ja wierzę, że będzie przebudzenie też w Polsce. Nie wiem jak wy. Ja w to wierzę, że przychodzi czas przebudzenia do Polski. Przebudzenia do naszych regionów, do naszych miast, gdzie będziemy oglądać naprawdę wielkie dzieła Boże. Ale wierzę też w to, że to przebudzenie nie przyjdzie inną drogą, jak tylko przez Kościół. Jak tylko przez dzieci Boże, no bo w jaki inny sposób? Ja wierzę w taką drogę, że w ten sposób Duch Święty chce obudzić swój Kościół, chce wzniecić na nowo głód w nas, szukania Boga, Jego obecności. Chce gdzieś nas pobudzić do tego, abyśmy zrozumieli, że mamy ten autorytet z nieba, że mamy, jesteśmy do tego powołani, żebyśmy zaczęli w to wierzyć i to egzekwować w swoim życiu, swoim życiem. Dlatego, że jest wielkie żniwo do zebrania. Jeszcze taki jeden obraz, gdzie rozmyślałem nad tym słowem, to z Ezechiela, 36 rozdział. I to jest wspaniałe, bo to jest akurat słowo do Izraela, ale wiąże się to też do tego duchowego Izraela, to odbieram też do nas, którym my jesteśmy jako Kościół, który jest wszczepiony w Izrael, czyli w lud wybrany. I tam w Księdze Ezechiela, 36 rozdział, 26-27 wiersz czytamy. Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza, usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. Ja tutaj widzę taką Bożą przychylność. Widzę to tak, jakby Bóg coś czyni w nas. On pierwszy. On dokonuje takiej operacji na naszych sercach. On wie, że my sami z siebie nie jesteśmy zdolni nic zmienić, nic uczynić. Ale to jest On, który czyni ten pierwszy ruch. To, że On zamienia to nasze serce kamienne w serce, które jest mięsiste, które zaczyna czuć, które zaczyna odczuwać Boże, gdzie zaczynamy zauważać, Duch Święty zaczyna nas poruszać, Boże, faktycznie, ja jak tutaj śpię, to ludzie giną wokół mnie.
Gdzieś, gdzie do tej pory tego nie zauważałem, gdzieś, gdzie do tej pory może tego nie zauważaliśmy, gdzieś Duch Święty zaczyna przychodzić i poruszać mnie do tego, obudź się, ja chcę, żebyś był moim narzędziem, żebyś zaniósł tą Ewangelię, tą dobrą nowinę tym wszystkim, którzy idą na zatracenie. Gdzieś zaczyna ci pokazywać ludzi, gdzieś zaczyna ci tą miłość w serce wlewać do tych ludzi, aby iść, aby nie zostać obojętnym do tego, aby się nie podzielić tą cudowną Ewangelią, tą cudowną, dobrą nowiną, którą ja wcześniej mogłem usłyszeć. I gdzieś do tej pory, może gdzieś w tym duchowym śnie takim, w takim letargu, gdzie byliśmy, gdzie nam się wydawało, że ja już jestem bezpieczny, mogłem usłyszeć, gdzieś mam ten bilet do nieba zachowany i cokolwiek by się nie działo, nawet jak umrę, to pójdę do nieba. Gdzieś to schodzi jakby na drugi tor, na drugie miejsce. I zaczynam zauważać, że nie tylko o to chodzi w tej dobrej nowinie. To nie jest tylko dobra nowina dla mnie, ale to jest dla każdego, dla całego stworzenia. To jest coś, co nie powinienem zachować dla siebie. I wierzę, że Duch Święty zaczyna i będzie to cały czas wzbudzał w Kościele, w oblubienicy, aby ją przygotować do tego, aby przygotować wszystkich. I gdzieś to, co czytamy w Ezechiela, widzę to jaki, taki etap, taki pierwszy etap do tego, co się ma dziać. Ja wiem, że to już się wypełniło przez to, że kiedy Jezus umarł na krzyżu, to wtedy po Jego zmartwychwstaniu Duch Święty stąpił. Ale to się dzieje w każdym pokoleniu. Ja wierzę, że to jest z pokolenia w pokolenie, z pokolenia w pokolenie. To nie jest tak, że Duch Święty w jednym pokoleniu działa, w drugim nie chce działać. On chce działać w każdym dziecku, w każdym dziecku Bożym, dlatego że jest nazwane, że ci są dziećmi, których Duch prowadzi. I wierzę, że Duch Święty nas chce obudzić i zacząć prowadzić w ponadnaturalny sposób. Dawać nam sny, dawać nam wizje, dawać nam te wszystkie dary, które On ma. On chce te dary dawać. On jest tym, który jest hojnym Bogiem. On chce nam dawać słowo poznania, słowo prorocze do tych ludzi, z którymi się spotykamy. Może do tej pory nie wiedzieliśmy nawet jak zacząć. Może nie wiedzieliśmy nawet co powiedzieć. Ale wierzę, że Duch Święty chce w nas wzbudzać na nowo poprzez tą miłość, która będzie w nas, też duchowy swój autorytet. I do tej pory może jak wypowiadałeś te słowa, to one spadały gdzieś, nie docierały do tych ludzi, którym do tej pory gdzieś mówiłeś i się już poddałeś i już nie chciałeś więcej siać. To wierzę, że musimy na nowo gdzieś na kolanach przyjść do Boga i zacząć wołać: Boże, rozpal na nowo mnie, rozpal do tego, abym na nowo z Twoją mocą w Twoim duchu poszedł i zaniósł to. I aby te słowa, którymi ty mi dasz, aby zaczęły burzyć te warownie. Aby zaczęły dawać życie, to ziarno, aby zaczęło dawać owoc. I takim kolejnym etapem, który gdzieś tak w modlitwie widziałem, to było to samo, co Ezechiel widział. On też w tym 37 rozdziale, kiedy, może przeczytamy go teraz, znany ten fragment, Dolina Wysłych Kości. I czytamy w 37 rozdziale Księgi Ezechiela to, co Pan mu pokazał. Pan położył na mnie swą rękę, wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił na środku doliny. Była ona pełna kości. Oprowadził mnie On wokół nich i zauważyłem, że było ich mnóstwo. I były całkiem suche. Wtedy zapytał mnie: Synu Człowieczy, czy te kości ożyją? Odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty wiesz. Może tutaj się zatrzymamy. I ten fragment gdzieś tak przeżywałem na nowo. To jest fragment, który gdzieś już od wielu, wielu lat czytamy, rozważamy. Ja wiem, że to jacyś badacze Biblii mogą powiedzieć, że to jest słowo do Izraela, bo to jest mowa o tym na końcu tego fragmentu, że to jest słowo skierowane do Izraela, ale gdzieś go tak odbieram na nowo do swojego życia. Gdzieś tak się utożsamiam z tym na nowo, z tym fragmentem. Gdzieś widzę to, jak Pan, to jest tak fajnie to powiedziane, położył na mnie swoją rękę. Gdzieś ta ręka tak zaciążyła i wierzę, że to nie jestem jedynym, ale wielu z nas gdzieś odczuwa to, że Duch Święty gdzieś kładzie tą swoją rękę na nas, gdzieś ona zaciążyła i chce nam coś pokazać w tej duchowej sferze, żebyśmy zobaczyli na nowo, otworzyć nasze oczy. I to, co tutaj widać, to Duch Święty, wierzę, bo to jest mowa o tym, że Bóg zaprowadza go i pokazujemy mu tą dolinę tych wysłych kości.
I zadaję mu pytanie, czy te kości ożyją. I tak gdzieś to odbieram do swojego życia. I tak gdzieś zauważam ten stan taki duchowego letargu w Kościele, czy ogólnie widzę ludzi, którzy nie są jeszcze ożywieni Duchem Świętym. Widzę ludzi, którzy gdzieś nie mają jeszcze tego życia Bożego w pełni. Widzę nasze miasta, nasze wioski, ten region, gdzieś Duch Święty wierzy, że dotyka ludzi w tym regionie, w naszych kościołach. Gdzieś chce nas pobudzić do tego, gdzieś kładzie tą swoją rękę, ten ciężar i gdzieś pokazuje nam, otwiera te oczy na ten stan duchowy, tych suchych kości, gdzie nie ma życia. I gdzieś zadaje nam pytanie, i to już od długiego czasu, czy te kości ożyją. I to jest taki stan beznadziei, dlatego że widzimy, że to są kości przecież. Tam nie ma życia. W jaki sposób to może ożyć? Tam jest taki brak nadziei. Tam widzimy nawet w tej odpowiedzi Ezechiela, że Panie, Ty wiesz, on nawet nie był w stanie odpowiedzieć, tak lub nie. I gdzieś ja zauważam siebie, swoją postawę i utożsamiam się z tą postawą Ezechiela. Gdzieś, gdzie Pan pokazuje ten stan, i gdzieś w tych pragnieniach serca widzę to przebudzenie. I odpowiadam właśnie w tej modlitwie, Panie, Ty wiesz kiedy, Panie, Ty wiesz jak, Panie, Ty sam wiesz. On zadaje pytanie, czy ja wierzę w to? Czy wierzysz, że te kości ożyją? Czy wierzysz, że ten stan się zmieni? Czy wierzysz, że to się może zmienić? I to jest taki kolejny etap, gdzie wierzę, że Duch Święty chce nas jako Kościół, nas jako indywidualnych, swoich synów i córki pobudzić i pokazać nam na nowo, abyśmy spojrzeli na to jeszcze raz w takiej duchowej perspektywie. I On zadaje nam znowu pytanie, czy wierzysz, czy masz nadzieję, że to ożyje, że to się zmieni ten stan? Abyśmy już przestali mówić, Panie, Ty wiesz, Ty zadziałaj. Jak Ty zadziałasz, to się zmieni. I tu jest odpowiedź Boża, gdzieś tak, którą odbieram do swojego życia. Prorokuj zatem nad tymi kośćmi. Polecił i powiedz do nich, suche kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości, oto ja tchnę w was ducha i ożyjecie. Dam wam ścięgna, przywrócę mięśnie i oblekę was skórą. Dam wam też ducha i ożyjecie. Przekonacie się, że ja jestem Pan. To jest jakby kolejny krok takiej zmiany w tej duchowej modlitwie, w tej postawie. I wierzę, że Duch Święty, tak jakby, ja mówię tym, co ja się dzielę, odbieram. Ja nie mówię, że taka jest wyrocznia Pana teraz i tak, wiecie. Ja to mówię, jak ja to odbieram w modlitwie gdzieś. Że to jest taki kolejny etap, gdzie Duch Święty gdzieś chce mnie zaprowadzić, żeby się zmieniła moja postawa. Żebym zaczął już w końcu ogłaszać. Nie mówić już, Panie, Ty wiesz, Panie, ześlij, Panie, zrób to, Panie, zrób tamto. Ale abym w autorytecie Jego stanął w modlitwie. I dlatego się dzielę też z wami, aby się nasza modlitwa zmieniła. Od teraz, od dzisiaj, najlepiej już w naszych komorach, abyśmy stanęli w tym autorytecie na głos Pana i zaczęli, co to znaczy prorokować, ogłaszać nad tymi ludźmi, których On nam pokazuje w tej modlitwie, nad tym regionem, nad naszymi sąsiadami, nad naszymi rodzinami, nad Kościołem, którym też duchowo w jakiejś części śpi, bo skoro, dlaczego tak uważam, no bo jakbyśmy nie spali, to byśmy mieli tutaj już przebudzenie. Więc jeszcze nie wszystko działa tak, jak powinno być, w taki sposób, jak to powinno być. Więc nad tym, nad moim życiem, abym zaczął ogłaszać w autorytecie, bo to jest słowo od Pana. Prorokuj zatem nad tymi kośćmi, prorokuj nad tym, co jest umarłe. Zacznij w tym takim autorytecie stań, polecił i powiedz do nich, suche kości, słuchajcie słowa Pana. Aby ta postawa w mojej modlitwie, w mojej komorze już nie była takiego płakania nad tym stanem, gdzieś wyczekiwania na to, aż Bóg coś zrobi. Ale już przychodzi taki moment, kiedy Bóg chce, aby Kościół zaczął, abyśmy my stanęli i zaczęli prorokować nad tym. Ogłaszać już to, czego jeszcze oczy nie widzą.
Ale to w tej sferze duchowej musi być ogłoszony, musi być zawezwany do życia. A wtedy dopiero ta rzeczywistość fizyczna, tutaj cielesna, gdzieś będzie zauważalne te zmiany. Jak ten bój stoczymy w tej sferze duchowej. I co tam czytamy dalej? Prorokowałem więc, jak mi nakazał. A gdy prorokowałem, usłyszałem dźwięk grzechotania. A więc to jest taki kolejny krok gdzieś do tego, wierzę, naszego przebudzenia. To jest to, że kiedy usłyszymy to, co Bóg chce, abyśmy zaczęli robić, abyśmy zaczęli to ogłaszać. I widzimy, że dopiero wtedy, kiedy to z ust Ezechiela wyszło, to dopiero zaczęło się dziać. I co się zaczęło dziać? Zaczęło się gdzieś ten szum, było słychać ten dźwięk, że coś się zmienia. To kości łączyły się jedna z drugą. Spojrzałem, a one już miały ścięgna i obrosły je mięśnie, po wierzchu zaś pokryła je skóra, ale nie było w nich ducha. Tu widzę taki etap, że zaczyna coś powracać do jedności. Coś zaczyna się scalać w jedno. Gdzieś te ścięgna zaczynają tworzyć ten szkielet na nowo. Tak gdzieś, to są moje myśli, ja nie mówię, że tak jest, ale tak gdzieś odbieram, że Bóg chce na nowo gdzieś zacząć łączyć nas jako te poszczególne kości, jako ten szkielet, na którym jest oparte całe ciało. Gdzieś nas zacząć łączyć tymi ścięgnami, tymi połączeniami na nowo, nas zgromadzić, abyśmy powstali. Gdzieś odbieram to, że na nowo my jako bracia, siostry zaczniemy się łączyć w miłości, w jedności, że to nie będzie tylko wizja jednego człowieka, kilku ludzi, ale całego organizmu, który będzie gdzieś poprzez tą miłość, którą będzie rozbudzana w nas, poprzez ten głód tego szukania Boga, gdzieś zacznie się to dziać. I nie tylko wśród Kościoła, gdzie do tej pory było widać tak wiele rozłamów, zaczną być leczone te rany, gdzieś ludzie zaczną glnąć do siebie, gdzieś ta eklezja zacznie być jedno, gdzieś w jednym duchu, w jednej myśli, w jednym celu będziemy stawać w modlitwie, w jedności przed Bogiem, w wołaniu. I też to będzie łączyło inne społeczności. Ja tak się zastanawiałem też nad tym, to jest też ciekawe, tak może tylko wspomnę, że wiecie, że 110 lat temu Kościół w Ustroniu powstał, tak? Chciałem tak na szybko zwrócić uwagę, ile to już czasu minęło. Kiedy to takie duchowe poruszenie było, gdzieś takie ożywienie, to gdzie z Kościoła Ewangelickiego to się zaczęło, to poruszenie duchowe, które tu przyszło na ten region, to ożywcze, można powiedzieć, tchnienie, na skutek którego zaczęły powstawać nowe społeczności, zbory, po stronie czeskiej, wtedy jeszcze polskiej, teraz już czeskiej, po stronie tutaj polskiej gdzieś powstawały zbory. To duchowe dziedzictwo zaczynało gdzieś tutaj się rodzić. I wierzę, że tak po tych znowu 100 latach, teraz 111 czy tam, no wiecie, gdzieś na nowo te społeczności, doszło potem do podziału tych na różne denominacje. Wierzę, że gdzieś te serca nasze Duch Święty znowu będzie zwracał ku nam, ku najważniejszemu, ku Jezusowi Chrystusowi, ku temu, aby razem wspólnie się jednoczyć, łączyć. To nie o to chodzi, żeby teraz stworzyć, wiecie, jeden Kościół z jakąś jedną nazwą. To w ogóle nie o to chodzi. Tylko chodzi o to jedno duchowe pragnienie tego, aby być razem, aby kochać siebie nawzajem, aby szanować siebie nawzajem. I niech każdy pozostanie w swojej denominacji, której jest, bo denominacja nie zbawia. Niech każdy zostanie nawet w tym zrozumieniu słowa, jakim jest. Dlatego, że najważniejsze to jest Jezus Chrystus. To jest to, że jesteśmy Jego dziećmi, Jego dziedzicami. I to jest ponad to, co powinno nas łączyć, co powinno nas jednoczyć, a nie dzielić. To jest Jezus Chrystus. I wierzę, że przychodzi taki czas, gdzieś o to też wołam i modlę się, gdzie nasze serca będą jakby skierowane, tak jak do tej pory, być może nie zwracaliśmy uwagi na inne zbory, inne dominacje, co się tam dzieje, czy jest u nich wzrost, czy przeżywają smutki, czy radości, większe, czy mniejsze, wiecie, dziś nas to nie interesowało, może byliśmy skupieni tylko na sobie. Wierzę, że nasze serca też w ten sposób będą poruszone do tego, aby modlić się o błogosławieństwa całego regionu, wszystkich
osób, które wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Pana. I że w ten sposób, dopiero w ten sposób, kiedy my będziemy się jednoczyć w miłości, to tak jak mówi Boże Słowo, wtedy inni ludzie z tego świata, z tego regionu zauważą, że coś się dzieje. Że coś się w tej duchowej sferze zmieniło. Gdzieś zapragną do tego dołączyć, bo zobaczą, że to chrześcijaństwo ich łączy, a nie dzieli. Gdzieś ci ludzie ponad to wszystko, ponad to całe zrozumienie, gdzieś te zaszłości czy cokolwiek innego, gdzieś jest coś, co daje życie. To jest ta miłość. I to, wierzę, że to będzie takim kluczem do tego, aby przebudzenie w naszym regionie na nowo mogło nastąpić. To dopiero wtedy, kiedy my zaczniemy szukać Pana, kiedy my zaczniemy ogłaszać, kiedy będziemy rozpaleni Jego miłością, kiedy będziemy dążyć do jedności, to wierzę, że wtedy nic nie będzie stało na przeszkodzie ku temu, aby ten Duch Święty mógł swobodnie działać, być wylany przez nas, na tych, którzy są w tym świecie i będą mogli mieć również w tym udział. Ale to najpierw Kościół musi doznać przebudzenia. Najpierw Kościół. To nie świat najpierw się musi przebudzić. To my, to ja muszę się przebudzić. To ja muszę być tym, który woła, który doznaje tego duchowego przeżywania z Bogiem, który się napełnia, który staje w autorytecie, który zauważa to wielkie duchowe dziedzictwo i który zacznie je pomnażać. I z tym chciałem się właśnie dzisiaj z wami podzielić. I tutaj widzimy proroka, który właśnie staje w tym autorytecie i na to, co usłyszał od Boga, zaczyna to wypowiadać i rzeczy zaczynają się dziać. Prorokuj do ducha, dalej mówi. Synu człowieczy, zachęcił mnie, powiedz duchowi, tak mówi wszechmocny Pan, przybądź, duchu z czterech stron świata, tchnij na tych zabitych, niech ożyją. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, wtedy wstąpił w nich duch, ożyli. Stanęli na nogach, armia bardzo wielka. To są moje znowu myśli, gdzieś przemyślenia. Ja nie mówię, czy tu mam jakieś duchowe objawienie i wykład tego słowa, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja to mówię tak, jak ja to odbieram gdzieś w moich modlitwach. To widzę tutaj jakby ten kolejny etap, że jak zaczynamy się jednoczyć, to, że jesteśmy już jedno, gdzieś coś funkcjonuje, to jeszcze nie oznacza tej pełni. To jeszcze nie jest to. To jeszcze jest, brakuje tego, tej kropki nad i. Tego, co jest tym ożywczym tchnieniem, to brakuje ducha. Wylania tego ducha nad tym ciałem. Można by powiedzieć, że w sposób fizyczny te ciała już były gotowe. One były powleczone już skórą. Także gdzieś to zaczęło się, gdzieś ten sposób fizyczny, gdzieś to zagrało. Zaczęło się to do kupy, że tak można powiedzieć, brzydko powiedzieć, zebrało i zaistniało, nie? Na nowo. Gdzieś to się spięło, ale to, co naprawdę świadczy o tym, że jest życie w tym, to jest duch. To jest duch. To jest to ożywcze tchnienie. To jest to, o co chcę wołać dalej w mojej modlitwie. Ożywcze tchnienie. Bo bez tego można stworzyć jakiś organizm. Można stworzyć jakąś komórkę, która będzie działać, ale to się nie będzie różnić niczym, żadną inną organizacją, która jest w świecie. Bo to może nawet bardzo dobrze działać. Możemy się zjednoczyć, możemy mieć wspólne cele, wspólne plany, łożyć na to i może się dużo rzeczy dobrych dziać dla tego regionu. Ale jeżeli nie będzie tam Ducha Świętego. Dlatego to wierzę, że to jest ten kolejny etap tej kropki nad i, kiedy my będziemy, zauważymy to, kiedy ta ręka zaciąży na nas. Obudzimy się, zobaczymy ten stan tych suchych kości. Przyjmiemy słowo od Pana, aby zacząć wołać nad tym stanem. Będziemy to ogłaszać. Widzę tutaj takie kolejne etapy przez Ezechiela. Zaczniemy to ogłaszać i zobaczymy, że zaczną się rzeczy dziać, zaczną się rzeczy scalać. To żebyśmy na tym etapie nie poprzestali. Ale jest jeszcze więcej, jest ta głębia do tego, aby wołać o tego ducha. I to jest polecenie, aby ogłosić to, aby prorokować nad tym ciałem, nad tym, co się scaliło, to, co było umarłe, to, co było, nie było w jedności, które się stało jednością, aby ogłosić też ducha. I wtedy to wstąpienie tego w ponadnaturalny sposób wszechmocnego Pana, który przychodzi, Ducha Świętego. I widzimy, że wtedy powstaje ta armia, która jest żywą armią, która jest wielką armią tutaj nazwane. Wtedy mi wyjaśnił, Synu Człowieczy, i to jest odnośnik właśnie do Izraela. Ja to odbieram też jako tego duchowego Izraela, czyli Kościoła. Wtedy mi wyjaśnił, Synu Człowieczy, te kości to cały dom Izraela. Oto mówią, wyschły nasze kości i przepadła nadzieja, jesteśmy skończeni.
To jest właśnie takie cielesne spojrzenie na to, na taki stan. Że można to widzieć w takim stanie, jakim to teraz jest, beznadziejnym. Dlatego mamy prorokować i mówić. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja otworzę wasze groby, mój ludu. Wyprowadzę was z waszych grobów i wprowadzę was do ziemi Izraela. A gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, mój ludu, przekonacie się, że ja jestem Pan. Tchnę w was mojego ducha i ożyjecie. I osadzę was w waszej ziemi i przekonacie się, że ja jestem Pan. Uczyniłem to, co postanowiłem, oświadcza Wszechmocny Pan. To jest wspaniałe, że to jest postanowienie Boga. Ale popatrzcie, on to czyni przez Ezechiela. On to czyni przez Ezechiela. Bóg mógł sam ogłosić bez Ezechiela. Mógł sam zesłać swojego ducha. Ale widzę to, że Bóg chce to uczynić przez nas. Utożsamiam się tak jak ten prorok, tak to jesteśmy my, jesteśmy Jego Kościół, który gdzieś odbiera ten stan, jaki jest. Gdzieś zauważamy w Duchu Świętym i zaczynamy krok po kroku robić to, co robił Ezechiel. I tym chciałem się z wami podzielić. I taki ostatni fragment na koniec. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. Widzimy tutaj, co jest naszym najważniejszym dla nas. To, dlaczego my chcemy tego przebudzenia tak naprawdę. Z miłości. Nie może być innego celu, dla którego mielibyśmy wołać o to przebudzenie. To nie może być przebudzenie, Panie, a bo będzie fajnie. A ześlij, Panie, przebudzenie, bo się będzie coś dziać. A Panie, bo będzie błogosławieństwo, bo wtedy tak odbieramy to, no to przebudzenie wiąże się, to jest błogosławieństwo, no to będzie nam dobrze, no to czemu nie? Nie może być nic innego, czym się będziemy kierować w tej modlitwie. Innej siły, która nas będzie do tego pchała. Innego celu. Nic, co by się mogło nawet do tego przykleić. Ale to musi być czyste. I to jest tutaj nazwane, że ta miłość, ona jest spójnią, to jest doskonałością. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało, zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. To jest to wszystko, co musimy gdzieś wziąć pod uwagę. Tą miłość. To, że mamy mieć pokój Chrystusowy. To, że jesteśmy jednym ciałem. To, że jesteśmy do tego powołani. Popatrzmy, jak to jest wiele, jakie to jest duchowe błogosławieństwo dla nas. Jak musimy na nowo otworzyć to, ja muszę na nowo ten fragment przestudiować jeszcze z 10 razy. I na każdy fragment zwrócić uwagę. Nie zapominajcie też o wdzięczności. Nasze uwielbienie, kiedy się spotykamy. Ja zauważam, że to już jest inne uwielbienie. Kiedy się spotykamy. To ono nie jest już takie, wiecie, pokutne i przepraszam za swój stan. Ja nie mówię, że pokuta to jest początek. Ale pokuta to nie jest to, że się w tej pokucie zostaje, ale to jest zmiana myślenia. To jest przyznanie się do błędu, przyjęcie uwolnienia i życie w wolności. Pokuta nie może się cały czas ciągnąć, wiecie o co chodzi. Cały czas zostać w worze pokutnym. Co to za zmiana? To pokuta, to jest zła pokuta. To jest pokuta, która nie przyniosła zmiany. I wierzę, że Kościół musi zostać uwolniony z tego. I widzimy tutaj, żebyśmy o tym, my jako jedno ciało, którzy jesteśmy powołani, nie zapominali o tym, że to jest tak ważne, o tej wdzięczności, o tym, do czego jesteśmy powołani, jakie to jest cudowne, to ten plan odkupienia, zbawienia. I kiedy my się spotykamy razem, to ma być wdzięczność. W tych pieśniach, które wierzę, że Duch Święty dyktuje liderom uwielbienia, grupom, to już jest przewaga tej wdzięczności, oddawania chwały, dziękczynienia. To jest coś, co zmienia atmosferę w uwielbieniu. Nie wiem, czy to zauważacie. Gdzieś to się w tym, ja się w tym utożsamiam, w tym, że przychodzi taka zmiana od Ducha Świętego. To nie jest po prostu jakiś trend cielesny, gdzieś ludzie o sobie teraz zmienimy, teraz będziemy sobie tak śpiewać. Ja wierzę, że to Duch Święty porusza serca tych, którzy Go uwielbiają, którzy są odpowiedzialni w Kościele, którzy są namaszczeni do tego, aby te pieśni wprowadzać w Kościół. Gdzieś te słowa, które są, one niosą coś z sobą, pewien ładunek, pewną zmianę. Niech was przepełnia słowo Chrystusa z całą mądrością. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni płynące z natchnienia. O tym, o czym właśnie teraz mówiliśmy. Wdzięczni Bogu, śpiewajcie w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub konkretnym działaniu,
czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub konkretnym działaniu, to mi się podoba. Nie tylko w słowie, bo my możemy tutaj siąść i mówić dużo, czytać, mówić, cały czas czytać, mówić, ale to jest coś konkretne powiedziane i konkretnym działaniu. Poprzeć to konkretnym działaniem też. To jest to, co się musi zacząć zmieniać też, biorę to do siebie. Bo my tak naprawdę mamy dużo, wiemy dużo. Ale jak dojdzie do tego objawienie ducha, to wzbudzi w nas konkretne działanie, konkretne cele, bo w duchu odbierzemy, że to jest to. To jest ta osoba, albo to jest ten moment, to jest ten czas. Bo tych, których duch prowadzi, są dziećmi, są dziedzicami. I zacznie być konkretne działanie w końcu, konkretne decyzje. To, że tak, wstaję, idę, Duch Święty mi mówi, pokazał mi to, mam zrobić. Być może do tej pory często odbierałeś już, że masz gdzieś pójść do szpitala i zacząć się modlić o osoby. Może masz wstać rano i zacząć się wstawiać i modlić. Może wieczorem miałeś się budzić, Duch Święty cię budził, a nie robiłeś tego. Wierzę, że to się w nas będzie zmieniać. W konkretne działanie. Gdzieś, gdzie do tej pory byliśmy gdzieś ospali, gdzieś nie pozwalaliśmy się duchowi prowadzić, gdzieś był jakiś opór w nas, to musi być złamane. To musi być zmienione.